Ksiądz Adam Łaniecki od bardzo dawna związany jest z tym, czym żyłam, to znaczy z tygodnikiem, także częściowo z życiem moich bliskich, a przede wszystkim z niesłychanym znaczeniem papieża Jana Pawła, jeszcze za życia. I wiele z tych rzeczy jest niezrozumiałych, albo takich, które oceniam krytycznie, a wdzięczna jestem i cenię księdza Adama za to, że czasami otrzymuję od niego przez świadectwo najgłębsze Ewangelii chrześcijaństwa, tak jak w wypadku ostatnio nie tylko Piotra Szczęsnego, ale wielkiego rozważania nad tym, co się z nami dzieje jako ludźmi, jako Polakami, jako wierzącymi w Polsce.